Dobra, to tak tylko wczoraj miałem taki po prostu obraz o pewnej rzeczy w kościele i jeżeli chodzi o posłuszeństwo, które wygląda w ten sposób, że zobaczyłem ludzi, którzy jakby gdzieś tracą zaufanie do liderów w sytuacjach, w których jakby szło im dobrze, ufali temu, co Bóg im mówił i jest taki moment, że coś tam stracili ten grunt albo wydaje im się, że stracili ten grunt. I wtedy przychodzą do nich takie myśli, że nie ma nikogo, do kogo można zadzwonić, nie ma żadnego lidera, ten jest taki, ten jest zły. I Bóg mi pokazał, okej, jeżeli jeden lider wydaje ci się zły, to zapala się czerwona lampka, może tak jest, nie? Że twoja relacja z nim jest jakaś nie tak. Jeżeli dwóch liderów jest niewłaściwych w kościele, to zapala ci się czerwona lampka i sygnał dźwiękowy i idziesz sprawę, szukasz i załatwiasz rozwiązania. Ale jeżeli wszyscy się wydają źli, na 100% jesteś zabierany przez diabła, jak takie hieny zabierające lwicę od stada, żeby ją zeżreć. I, tak jest, i taka jest sytuacja, na 100%. To jest informacja, którą sobie można na jakiejś tabliczce zapisać. Słuchaj, jeżeli ani jednego lidera nie ma, do którego mogę teraz zadzwonić, na 100% jestem zabijany przez diabła. Na 100%. To jest informacja do mnie, bo tu mam taki przykład, śmieje się Norbert. Mi Bóg pokazywał Norberta na przykład jako lidera. I słuchajcie, do tego stopnia, że słuchajcie, wszedłem sobie jakąś tam stronę z memami, już nie będę reklamował, to stara strona. Taki stary nawyk mi się odpalił, na to nie wchodzę na co dzień, ale byłem taki po prostu troszkę, wiecie, no jak człowiek jakby nie idzie za tym głosem, traci ten grunt, to jakieś takie głupotki mu przychodzą. No to i mówię, Boże, no nie chcę na to wchodzić, jakiś jestem taki po prostu, naprawdę szczerze się pomyliłem, Boże, nie chcę na to wchodzić, ale wchodzę, bo kurde, jakoś nie mam nic innego do zrobienia. Wchodzę, dwa scrollnięcia niżej, tył głowy Norberta. Słuchajcie, to nie jest content do mnie. To nie jest content dostosowany do mnie na podstawie tam algorytmów. To jest content na głównej, tej strony. Słuchajcie, i tam jest napisane, Jezus, jestem twoim ratunkiem, czy coś takiego. Ale w sensie realnie Norberta? No realnie Norberta. No śmieją się z tej głowy tam, nie, na tej stronie, a do mnie to prorokuje, rozumiecie? No bo tam, jakiś typ sobie wytatuował taki tatuaż, nie? Słuchajcie, nie? A ja wam po prostu, mnie przeszywa, nie? Po prostu zmienia się we mnie wszystko. No ale słuchajcie, jak myślicie, czy ja wtedy zadzwoniłem do Norberta? Bo to było parę ładnych miesięcy temu. Bóg mi to powiedział. Przecież skąd wiem, że to Bóg? No, na 2 sekundy po tym, jak mówię do niego taką modlitwę, scrolluję 2 scrollnięcia niżej, dostaję taką głowę Norberta, rozumiecie? Na głównej. Nie, to nie jest mój content. Łatwiej nie można. Nic nie zrobiłem z tym, nie? No dlaczego? A to byłaby druga pokuta. Zostawmy na jednej na razie. Idziemy drugi raz. Za jakiś czas minęło parę miesięcy. Słuchajcie, dokładnie ja na tą stronę w ogóle nie wchodzę. Znowu wszedłem na tą stronę. Słuchajcie, znowu na głównej ta sama głowa. Sprawdzałem aż to w historię tam wyświetleń. Tam nie było więcej tej głowy. Nie, że codziennie się ona tam wyświetlała. To po prostu po paru miesiącach losowy dzień znowu mi się taka sama sytuacja przetrafia. Nie ma algorytmów. To jest dla wszystkich jest ten sam content. Tam nie ma algorytmów. To jest, mogę wam powiedzieć, jaka to jest strona, ale nie chcę reklamować, bo to jest, słuchajcie, tam nie ma czegoś takiego. Więc tylko chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Mnie to właśnie wtedy zawinęło. Miałem myśli o różnych liderach. Słuchajcie, mi Bóg pokazał jedną rzecz. Jeżeli ja jestem posłuszny, to u Jehowych znajdzie się jeden człowiek, który przemówi do mnie, jeżeli będę posłuszny i zadzwonię do niego. U świadków Jehowy. Więc dlaczego ktoś myśli tutaj, że w tym kościele Bóg mu nie da jednego człowieka, który usłuży mu słowem, gdy do niego zadzwoni w trudnym momencie? Dlaczego tak myślisz? Jeszcze raz powtórzę zdanie na kartkę. Na 100% jesteś zawinięty przez diabła, jeżeli wszyscy liderzy są źli.